Dzień dobry, Bogdan Kuzio, dyrektor Biura Zarządu Legii Warszawa. Zadaliście nam Państwo parę pytań na portalu Facebook. Chciałbym teraz na nie odpowiedzieć. Pan Krzysztof ma pytanie dotyczące chodzenia po koronie stadionu. Tutaj niestety muszę wskazać na to, że projekt stadionu nie przewiduje ciągów pieszych komunikacyjnych na koronie stadionu, z uwagi na to, że są tam wystające elementy konstrukcyjne, które uniemożliwiają bezpieczne poruszanie się po nim. I dlatego też prosimy kibiców o nie wchodzenie akurat w to miejsce stadionu. Pan Maciej ma pytanie dotyczące bramy oddzielającej Żyletę od trybuny wschodniej. Chodzi o bramę ewakuacyjną. Oczywiście zauważamy ten problem. Rzeczywiście ta brama przeszkadza albo się ustawia w sposób taki, że przeszkadza osobom wychodzącym z części trybuny wschodniej, albo przeszkadza osobom wychodzącym z Żylety. Będziemy starali się wskazywać możliwości alternatywnego wyjścia. Bramki są też otwierane w innej części, trochę dalszej ogrodzenia i będziemy starali się, żeby kibice też wychodzili z tamtej strony. Niestety w tym momencie nie jesteśmy w stanie jakby na razie z tym problemem poradzić z uwagi na istniejące ograniczenia techniczne. Być może w przyszłości będziemy w stanie wprowadzić tam trochę inne rozwiązania pozwalające na nieblokowanie żadnego z tych przejść ewakuacyjnych. Pan Tomcio pisze, że pracownicy ochrony chcieli go wyrzucić z trybuny za palenie papierosa, pomimo tego, że obok stał właśnie pracownik ochrony i sam palił papierosa. Oczywiście takie zachowanie pracowników ochrony nie jest dopuszczalne, nie powinni palić papierosa, są w pracy. A jeśli chodzi o palenie papierosów przez kibiców, jest to dozwolone w miejscach wskazanych i mam nadzieję i prośbę, żeby dostosować się do tej naszej prośby. A jeżeli któryś z pracowników ochrony nie stosuje się sam do ustanowionych przez nas przepisów i pali papierosa albo spożywa jakieś napoje czy też jakieś posiłki w trakcie swojej pracy, będziemy wdzięczni za informacje. Oczywiście zajmiemy się takimi przypadkami. Pan Rafał pisze, ochroniarz przyczepił się, że karta nie została wymieniona na nową, pomimo tego, iż stara jest w bardzo dobrym stanie i całkowicie czytelna. Tutaj chciałbym zwrócić uwagę na to, że karta pełni rolę identyfikacyjną i jeżeli jest czytana przez czytnik i wizerunek kibica jest na tej karcie widoczny, tak samo jak imię, nazwisko i numer karty kibica, to nie ma żadnych podstaw do tego, żeby kibica z taką kartą nie wpuszczać. Pan Piotr pisze o braku możliwości wnoszenia soków i napojów na teren stadionu w trakcie imprezy masowej i muszę tu przyznać, że rzeczywiście zabraniamy wnoszenia takich rzeczy z uwagi na bezpieczeństwo. Takie zakręcane soki, butelki mogą być wykorzystane po wlaniu jakiegoś płynu, wody na przykład w łazience. Mogą być wykorzystane tylko, żeby je rzucić i w związku z tym zagrozić czyjemuś bezpieczeństwu, czy też zawodnikowi na boisku, czy też innemu kibicowi. Stąd też nie pozwalamy na wnoszenie takich rzeczy. Dziękuję bardzo za te pytania i jednocześnie chciałbym Państwa zachęcić do składania następnych, na które będę mógł odpowiedzieć ja albo moi koledzy, koleżanki z klubu i zapraszam oczywiście na następny mecz i na stadion. Dziękuję bardzo.